Cześć, z tej strony Grzegorz z Arliway. Przed chwilą zobaczyliście, jak rozpala się ogień przy pomocy łuku ogniowego. Jest to metoda polegająca na tarciu, podczas którego wytwarza się temperatura. Więc potrzebujemy świdra wykonanego z twardego drewna, który będzie tarł po desce wykonanej najlepiej z drewna miękkiego, desce, czy każdym innym kawałku drewna, której wcześniej musimy przygotować sobie otwór z nacięciem takim, żeby sięgało ono aż na wylot deski. Umieszczamy w tym miejscu świder, który przytrzymujemy sobie przy pomocy docisku. Może to być na przykład kamyk z dziurką, specjalnie przygotowany, tak jak tutaj, ale możecie do tego użyć jakiegokolwiek kawałka twardszego drewna, kamyka, czegokolwiek. Chodzi o to po prostu, żeby go tu przytrzymać. No i najważniejsza rzecz, czyli łuk ogniowy wykonany z giętkiego kawałka drewna i jakiegoś sznurka. W tym przypadku jest to sznurówka z buta. No i potrzebujemy jeszcze deseczki albo kawałka kory, na którą z tego tutaj otworu będzie nam spadało zarzewie, czyli te żarzące się wióry drewna. Jest to metoda dość trudna, wymaga dużej wprawy, ale za to można ją zastosować praktycznie wszędzie, ponieważ materiały mamy wokół nas. Dzięki.